Szanowni Państwo, to bardzo ważny dzień dla Koszalina i dla regionu, dla mieszkańców Koszalina, którzy na co dzień stoją w korkach, dla tych wszystkich, którzy przejeżdżają przez Koszalin w drodze nad morze. Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna i bardzo się cieszę, że dziś mamy podpisanie umowy dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu, dzięki dobrej współpracy samorządu z rządem jest możliwość realizacji tej inwestycji. Bardzo często jestem pytany jako poseł ziemi koszalińskiej, ale także jako pełnomocnik rządu do spraw współpracy z samorządem, czy jest możliwa dobra współpraca rządu i samorządu. I myślę, że dzisiaj w Koszalinie można jasno powiedzieć, że ta możliwość tej współpracy nie tyle jest możliwa, ona jest niezwykle potrzebna, pożądana. To jest możliwość rozwoju naszych małych ojczyzn, rozwoju Polski lokalnej i musimy wszystko zrobić jako rząd, ale także jako także samorządowcy, aby ta współpraca rządu i samorządu jak najlepiej wyglądała, bo od tej współpracy zależą także kolejne lata rozwoju Polski. Mamy dzisiaj program inwestycji strategicznych. Kolejny program, w tej chwili trwa nabór do tego programu. Wiem również, że i Koszalin będzie chciał tej współpracy w ramach tego programu z rządem, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i te inwestycje są dzisiaj niezwykle potrzebne. Jeżeli mówimy o tej konkretnej inwestycji, umowa jest na remont wiaduktów, choć wiele osób mówi, przecież to jest jeden wiadukt, ale formalnie to są wiadukty. Ktoś także zwrócił uwagę, że to jest nie wiadukt, a most. Więc Szanowni Państwo, myślę, że można powiedzieć tutaj, że najważniejsze to jest, żeby tworzyć te mosty między rządem i samorządem, między ludźmi, bo bez względu na to, jak na co dzień na różne sprawy patrzymy, bo z Panem Prezydentem w różnych sprawach wielokrotnie się nie zgadzaliśmy, w innych sprawach się zgadzaliśmy, ale przede wszystkim wiemy, że najważniejsze jest to, aby tworzyć te mosty, żeby mieszkańcy regionu mogli korzystać z dobrej współpracy rządu i samorządu, z rządowych środków i pomysłów samorządu na to, jak je realizować w Koszalinie, w regionie. Dziś powiat koszaliński, Koszalin i Pomorze Środkowe są jednym wielkim placem budowy. W ciągu paru dni, myślę najpóźniej tygodni, do końca lipca rozpoczną się prace budowlane na drodze, na budowie drogi S11. Jak Państwo wiedzą, trwają prace, żeby do końca 2023 roku zakończyć obwodnicę Koszalina. Trwają prace na drodze S6 do Gdańska. To jeden wielki plac budowy także dróg lokalnych w powiecie koszalińskim. Można by o tym dużo opowiadać, ale przede wszystkim bardzo się cieszę z tej dzisiejszej uroczystości, z tego wydarzenia i teraz już wszystko w rękach wykonawców, w rękach urzędników, którzy stosowne dokumenty powinni przygotować tak, żeby ta inwestycja do końca przyszłego roku powstała. Powiedzieć, kończymy kolejny etap związany z problemami, które w ubiegłym roku powstały w Koszalinie, z problemami komunikacyjnymi. Musieliśmy ze względów bezpieczeństwa zamknąć. Ja będę się trzymał tej nazwy wiadukty na razie. Jak będzie wyglądał nowy most, tego jeszcze nie wiemy. Ale wiadukty w ciągu Alei Monte Cassino udało się w tym czasie przeprowadzić wszystkie procedury związane z zabezpieczeniem tego obiektu, z badaniami, przygotować przetarg, uzyskać niemałe dofinansowanie, bo 24 miliony złotych i tu dzięki wsparciu pana ministra mamy pieniądze z funduszu antykowidowego i to jest, można powiedzieć, 2/3 wartości kontraktu, który za chwilę podpisze mój zastępca razem z wykonawcą i myślę, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania problemu komunikacyjnego, problemu, który nie dotyka tylko mieszkańców Koszalina, ale praktycznie wszystkich tych, którzy jadą tranzytem przez Koszalin, bo to jest droga krajowa numer 6. Jak pan minister mówił, w 2023 roku
dopiero zakończenie inwestycji. My zamierzamy tę inwestycję, jeśli nie będzie problemów, których nie można było przewidzieć, zamierzamy zakończyć w 2022 roku. Można powiedzieć, że Mikołaj odwiedzi wtedy Koszalin i duża część korków zniknie z miasta, zostaną tylko te świąteczne. I mam nadzieję, że po tym podpisaniu umowy już czeka nas normalny cykl inwestycyjny, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów. Myślę, że to jest ważny moment, bo wkraczamy już w fazę nieprzygotowania, która trwa bardzo długo przy tego typu inwestycjach, ale w fazę realizacji tego projektu. No i przed nami oczywiście, tak jak mówił pan minister, przed nami kolejne wnioski, tym razem nowy fundusz, który został uruchomiony w ubiegłym tygodniu, to Fundusz Inwestycji Strategicznych i tam oczywiście też Koszalin będzie aplikował o środki zewnętrzne, bo poziom dofinansowania w tym funduszu jest bardzo interesujący, mogę powiedzieć lepszy niż w przypadku środków unijnych. A wiadomo, że ostatnia perspektywa się kończy, natomiast jeśli kolejna ruszy, to będzie to rok 2022, bo no, taka jest biurokracja związana z Unią Europejską i ona niestety bardzo, bardzo długo trwa. Cieszę się, że dziś podpisujemy. Ja życzę wykonawcy, nie wiem, czy mu życzyć złamanej łopaty chyba, bo na studiach mówiło się połamania długopisów, ale tak, żeby ta inwestycja poszła sprawnie i żebyśmy mogli się za półtora roku cieszyć z nowego mostu. Dzień dobry Państwu. Ja w imieniu wykonawcy firmy INTOP Skarby Mierzyce i firmy INTOP Warszawa chciałbym zadeklarować zgodnie z warunkami kontraktu wykonanie w okresie 6 miesięcy projektu wykonawczego, ponieważ cały przetarg odbywał się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. No i w okresie tych 18 miesięcy zakończyć ten kontrakt przed, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, przed okresem świątecznym. Oczywiście wszystko jest tutaj warunkowane decyzjami administracyjnymi, natomiast trzymamy się ściśle zapisów umownych i do tego będziemy dążyć.